Pieniek. Coś wam dam do porównania. Tu taki pieniek mamy po drzewie starym. Macie słów, nie słów miarka. No, do mierzenia prądu. To jest do porównania, taki niewielki. Bardzo duży. Zapraszam. Myślę, że to jest tylko jeden, bo mi przychodzi. Mamy całą alejkę takichże dębów. W miejscowości Moderówka. Thank you.
Ty chyba, kolego, nie pasujesz. Oczywiście jesteśmy tu przy pomnikach i zwróćcie uwagę, jak tutaj jest roślinność posadzona, że tak powiem. Te większe drzewa są ponad szczytami, a te mniejsze drzewa są tak jakby obok, nie? I każda warstwa takiego poszycia ma swojego przedstawiciela. Tam na przykład w tle tutaj mamy coś czereśniowatego, jakieś owocowe. Tutaj jest lipa. Tu jeszcze niżej pewnie jakieś krzaczki, tam grabownicy, grabki jakieś malutkie. I tak to wszystko jest ładnie posadzone. Znaczy w tej chwili no jest jesień, wiadomo, nie jest to tak spektakularne jak w lecie, bo tu było pewnie zielono, no ale no, za rok. Zawsze możecie przyjechać tutaj za rok. I coś tu zieleni zostało. No, to ja mówię, to jest chyba lipa i tam w tle mamy czereśnie. Tu jakiś wypadek był. Podejrzewam. Zawsze coś podejrzewam, a nigdy to nie jest prawda. No to nic, wracamy. Przejdziemy szybko alejką. Tam żeśmy się obracali, a tu już przejdziemy. No jest to, no szkoda, nie mam drugiego człowieka, żeby tak porównać, no bo to jednak są duże pnie, no. Naprawdę są duże. Spróbuję tutaj. Ten jest taki okazalszy.